więcej drzew, tym lepiej. Staramy się o to, żeby Opole było bardziej zielone. Wiele inwestycji, które w ostatnich latach przeprowadziliśmy, miało właśnie taki cel. Efekty teraz widać, bo rosną drzewa, kwitną. Pojawiają się w miejscach takich, w których ich nie było, jak choćby na ulicy Krakowskiej, ale chcemy też po raz kolejny wciągnąć samych mieszkańców do sadzenia drzew. To jest przyjemne, to jest miłe. To nie jest tak tylko, że przyjemność z tego mają czerpać pracownicy, którzy się tym zajmują, ale każdy z nas lubi spędzać czas na wolnym powietrzu, lubi spędzać czas wśród zieleni, stąd chcemy zaprosić całe rodziny na takie miejskie, opolskie sadzenie drzew. 14 maja. Towarzyszyło temu wydarzeniu będą różne konkursy dla dzieci, różne akcje edukacyjne. My też jako wydział będziemy tam mieli swoje stoiska, więc mieszkańcy zresztą już znają tą naszą akcję i wiedzą, że ta akcja zawsze przygotowana w taki sposób, że faktycznie wystarczy tylko przyjść. Chcemy też, żeby uczestniczyły w tym dzieci, żeby dzieci po prostu zobaczyły, skąd biorą się te duże zielone drzewa w mieście, bo one od razu takie duże nie są, tak? Więc myślę, że to będzie kolejna udana akcja. Będą to sadzone 4 gatunki drzew. Lipa, klon, brzoza i grusza drobnoowocowa. Zależy nam na tym, żeby sadzić właściwy materiał, taki, który jest zgodny z wymaganiami narzucanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Tutaj pracownicy zakładu komunalnego dokładnie wszystko wytłumaczą, jak sadzić drzewo, pomogą zasadzić takie drzewo, a przy okazji będzie można zapamiętać, które drzewo dana rodzina posadziła. Będzie można przyjść podlewać, oczywiście jak najbardziej do tego zachęcamy, ale proponujemy Państwu także szkoły sadzenia drzew, to znaczy przygotujemy taki kącik, który będzie oznaczony szkoła sadzenia drzew i tam pracownicy zakładu komunalnego będą informować, jak sadzić drzewa. Ulica Górna, bo to są te okolice, czyli osiedle Malinka, Kolonia Gosowicka, kawałek dalej. Kiedyś już tam w pobliżu sadziliśmy drzewa, tam jest taki duży kawałek, który chcielibyśmy zasadzić drzewami docelowo w całości. Dlaczego? Dlatego, że powstaje tam dużo budownictwa mieszkaniowego i takiego terenu do rekreacji, wypoczynku brakuje. Stąd tamta lokalizacja, stąd propozycja. Poza tym jest tam sporo osób, więc będzie łatwo dotrzeć dla tych osób. Po prostu po śniadaniu przyjść, po drugiej kawie przyjść i uczestniczyć w tej akcji. Co trzeba z sobą mieć? Humor, uśmiech, dobrą wolę i po prostu kochać zieleń.